Że proszę Państwa, sklepy pod blokiem zamykamy i koniec. Chciały baby. Radio i zabroko. To Targówek. Statystyki pokazują, że to jedna z dzielnic, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. A burmistrz Targówka... Klają dziady wódkę i trzeba ich pilnować. Dlatego, że większość tych zdarzeń, które uważamy za niebezpieczne, wydarzają się właśnie w nocy. I to nie na skutek tego, że ktoś poszedł, kupił i wrócił do siebie do domu i tam spożył, tylko że właśnie nie zdążył daleko odejść, spożył i już musiał z powrotem wrócić w to samo miejsce, żeby zaopatrzyć się na następną chwilę. Te mankamenty jak gdyby wywołują pewnego rodzaju konieczność jakiejś reakcji. Ktoś kiedyś powiedział, że do wolności trzeba dorosnąć. I to jest jak gdyby naturalne przesłanie. Gdybyśmy nie mieli tego typu problemów, nie szukalibyśmy tego typu rozwiązań. Radni dzielnicy już podjęli uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach 23:06 rano. Teraz uchwała musi trafić jeszcze na sesję Rady Warszawy. Stołeczni radni opozycji zapowiadają, że będą prosić o statystyki, które pokażą, czy wprowadzenie przepisów umożliwiających spożywanie alkoholu nad Wisłą nie wpłynęło negatywnie na bezpieczeństwo w tym miejscu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Między kropkami. Dobry wieczór, Weronika Wapulska. Moim gościem dzisiaj jest pani Elżbieta Jodko-Kula. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, która dotyczy bardzo nietypowej i poniekąd zapomnianej postaci. Chodzi o książkę Maria Piłsudska, Zapomniana żona. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Od początku chciałam zapytać panią o to, co najbardziej mnie uderzyło, czyli ogrom pracy, jaką pani włożyła w znalezienie informacji o tej kobiecie. Gdzie pani szukała ich? Przed rozmową nie ukrywam, że zdradziła pani, że było to między innymi Wilno, Rembertów, Zakopane. Rzeczywiście, no trochę musiałam poszukać. Przede wszystkim archiwum akt nowych, Biblioteka Narodowa i w ogóle wszelkie biblioteki, gdzie były książki dotyczące Piłsudskiego, PPS-u, wszystkich powiązanych postaci, które występują w książce. No też byłam w archiwum w Wilnie, poszukując korzeni Marii, poszukując informacji dotyczących jej rodziny. Tam właśnie znalazłam informację, że miała ona dwie siostry, o których właściwie nikt wcześniej nie pisał, jak również to, że miała na imię Maria Kazimiera. Zacznijmy od czasów młodości Marii Piłsudskiej. Skąd się wywodziła, z jakiej rodziny i jak doszło do jej spotkania z marszałkiem? Maria mieszkała w Wilnie, tam się urodziła i tam spędziła pierwsze lata swojego życia. Była takim niespokojnym duchem. Jej ojciec był znanym lekarzem wileńskim, aczkolwiek zmarł dosyć młodo, ponieważ miał chyba niespełna 40 lat. Mama była starsza od ojca, zresztą podobnie jak Maria od Józefa Piłsudskiego i oni byli taką rodziną dosyć, że tak powiem, aktywną w Wilnie, ale nie za bardzo. To znaczy po prostu przeciętna, inteligencka rodzina, która wychowywała swoje trzy córki. Maria była najmłodsza, gimnazjum ukończyła w Wilnie, ale to nie było wszystko, co chciała w życiu robić. Zdecydowała się na studia w Petersburgu na kursach bezturzewskich. Z tym, że właściwie niedawno w archiwum w Rembertowie znalazłam informację, że ona przyrodę, którą studiowała tylko rok, natomiast później ukończyła dentystykę, ale już będąc żoną Mariana Juszkiewicza, jej pierwszego męża, za którego wyszła za mąż. W wieku lat przypuszczalnie 17-18, to było bardzo wcześnie. Mówi pani, że to była przeciętna rodzina, ale z drugiej strony również wpływowa, bo i to dzięki rodzinie udało się Marii uniknąć tarapatów. To znaczy przeciętna inteligencka. W książce występuje postać Hieronima Kopleckiego, co do którego nie mam pewności, jest tutaj taki znak zapytania przeze mnie postawiony, nie mam pewności, czy on był stryjem Marii, czy był jakąś bliską, czy dalszą rodziną. Postać tego pana znalazła
właściwie jego imię i nazwisko na nagrobku na cmentarzu bernardyńskim. Na tym cmentarzu leży też mój dziadek. I właściwie jego historię sobie odtworzyłam z napisu na nagrobnego. A ponieważ pasował mi zdecydowanie datami urodzenia i śmierci do pokolenia ojca Marii, w związku z tym uznałam, czytając różne źródła, że miała wpływową rodzinę, on był sekretarzem... Zamykać sklepy i nie wódką nie handlują pijaki, bo to Polska na wszystkach nie będzie handlować. Wpływy pewnie miał, no a poza tym nazwisko miał Koplewski. W związku z tym być może rzeczywiście był rodziną Marii. Jej ojciec, tak jak już mówiłam, zmarł dosyć wcześnie, w związku z tym w niektórych jej eskapadach pewnie już nie brał udziału, nie mógł jej pomagać na pewno przy wydostawaniu się z warszawskiej cytadeli. Natomiast wcześniej kilkakrotnie była zatrzymywana, aresztowana, bo i wtedy rodzina bardzo jej pomagała. No właśnie, kim ona była? Czy ona była z jednej strony, pani opisuje ją jako taką rozumiejącą swoje miejsce żonę, bardzo pokorną, no ale z drugiej strony cytadela. No i jeszcze to, że poniekąd pani przedstawia ją jako inteligentkę, bo prowadziła w Krakowie dom otwarty, w którym można było spotkać m.in. Stefana Żeromskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza. To znaczy akurat, czy oni byli w domu na szlaku, tego nie wiem. Oni się rzeczywiście stykali, bo no właśnie tak, to jest... Ona ten dom otwarty prowadziła właściwie nie dlatego, że chciała, tylko dlatego, że musiała. Do domu na szlaku, w którym zamieszkali, właściwie nie dom, tylko mieszkanie, zamieszkali w 1910 roku, po prostu cały czas przychodzili, przyjeżdżali ludzie, którzy przywozili pieniądze dla organizacji wojskowych, którzy kontaktowali się z Józefem. Ona przez jakiś czas nawet prowadziła buchalterię pewnych organizacji wspieranych i tworzonych przez małżonka. Także no, to nie był salon stricte taki, że po prostu przychodzili ludzie i dyskutowali o sympatycznych sprawach towarzyskich. To było miejsce spotkań, zresztą nie zawsze tylko mieszkanie. Oni się też spotykali w kawiarniach ze względów bezpieczeństwa. Nie można było zrobić z mieszkania konspiratorów, nie można było zrobić miejsca bardzo znanego. Już później, w czasach przedwojennych, tak, bo wtedy zelżała, to znaczy już nie było takiego nadzoru policyjnego, ale początkowo trzeba było uważać, szczególnie wtedy, kiedy mieszkali na Topolowej i oni byli inwigilowani. Naprzeciw mieszkał jakiś szpicer, który ich obserwował, także tutaj trzeba było bardzo uważać. Jeszcze przed rozmową zgodnie stwierdziłyśmy, że Maria na pewno nie była zwyczajną kobietą, skoro przykuła uwagę takiego człowieka jak marszałek Piłsudski, ale nie był on jedynym mężczyzną, jedynym wodzem, jedynym intelektualistą, którego uwagę przykuła, bo drugim był Roman Dmowski. No więc właśnie to mnie zainteresowało najbardziej w tej postaci, bo o tym, że Maria była wybranką Józefa Piłsudskiego, wiedziałam. Właściwie równolegle dowiedziałam się też, że no, miał ją na oku, jeżeli tak można powiedzieć, Roman Dmowski. Różnie źródła przedstawiają tę sympatię. No, trudno powiedzieć, czy to był romans. W każdym razie to, że oni się znali, jest pewne, dlatego że w pamiętnikach Wasilewskiego, Leona Wasilewskiego, znalazłam informację na temat tego, jak on przyjechał do Wilna kiedyś i razem we trójkę odbywali różnego rodzaju wycieczki po Wilnie i do jakiejś takiej miejscowości podwileńskiej i opisywał, że były to bardzo sympatyczne, miłe chwile. Dmowski wówczas był zesłany do Wittawy i do tego Wilna musiał dojechać. To nie było wcale blisko, ale dojeżdżał dosyć często i spotykał się z Marią. W związku z tym myślę, że informacje, które niejednokrotnie znajdowałam, że relacje między Piłsudskim a Dmowskim też w jakiś sposób warunkowała ta pierwsza ich konfliktowa sytuacja, no pewnie coś w tym było. W każdym razie podobno Piłsudski bardzo nie lubił, jak Maria mówiła o Dmowskim. No i coś musiało być na rzeczy. A więc sam był zazdrosny, ale z Marią też nie został do końca życia. Potem pojawiła się inna
kobieta. Pani mówi, że Maria to w pewien sposób, może nie ze spokojem, natomiast zaakceptowała to i nie walczyła o swoje małżeństwo, ale pojawia się wątek taki, że na unieważnienie małżeństwa z Piłsudskim lub na rozwód się nie zgadzała do końca. Ja mam takie uczucie, że żadna z tych kobiet przed śmiercią Marii nie była szczęśliwa. Ani Maria, która po 1917 roku już ostatecznie została sama w Krakowie, ani Aleksandra, która pełniła rolę właściwie osoby spoza małżeńskiego związku. Miała dwójkę dzieci. To było dla niej niewątpliwie bardzo trudne. Ale Maria w tym czasie była już osobą, której zmarła córka, bo Maria miała z pierwszego małżeństwa córka Wandy Juszkiewiczówną. Czyli tak, nie miała dzieci, została bez męża, którego bardzo kochała. Zaczęła się starzeć i chorować od właściwie 1910 roku, kiedy przeszła operację. Później rozchorowała się na serce i to było dla niej po prostu trudne. I jedyną rzeczą, to znaczy miała do wyboru, albo zdecydować się na rozwód. To właściwie ten rozwód, no nie wiadomo było, jak go chyba dać to tak naprawdę, bo zrezygnować ze swojej pozycji, z bycia żoną naczelnika państwa, chyba nie było łatwo. Być może to była jakaś taka decyzja podyktowana trochę może złością, trochę żalem, ale tak naprawdę Józef Piłsudski nie bardzo też nie naciskał na ten rozwód, dlatego że on dostał propozycję od biskupa Kakowskiego, że w momencie, kiedy przeszedł z powrotem na katolicyzm, bo mieli ślub w obrządku ewangelicko-augsburskim, nie można było to małżeństwo rozwiązać, ale Piłsudski stwierdził, że ślubował i nie chce tego ruszać. W związku z tym do 21 roku pozostawali w formalnym związku małżeńskim, a Maria zmarła jako żona marszałka. Pojawia się, w ogóle cała książka jest napisana w formie powieści, a pojawia się w niej młoda dziewczyna, która rozmawia z Marią Piłsudską. Kim ona jest? Bo zdradziła Pani jeszcze przed audycją, że nie jest ona przypadkowa. Ta postać pojawia się z tego powodu, że Maria z kimś musiała rozmawiać w mojej książce. Musiała komuś powiedzieć swoje życie. A dlatego ta postać jest młodą dziewczyną, że kobieta 57-letnia nie może opowiedzieć 20-paroletniej dziewczynie swojego życia z takimi szczegółami i z takimi emocjami, jakie opowiadałaby rówieśniczce. Bo różnica pokoleń po prostu swoje prawa ma. Można było tej dziewczynie powiedzieć dużo, ale bez emocji, które byłyby trudne być może. A poza tym Karolina, która się pojawia w tej książce, jest córką Piłsudczyka, dziewczyną wychowaną w kulcie marszałka. I to nie jest bez znaczenia. Nie można jej obalić mitu. Zresztą Maria wcale nie chciała tego zrobić. Ona kochała Piłsudskiego i myślę, że kochała go po prostu do końca. Bardzo dziękuję, mówiła Elżbieta Jodko-Kula, autorka książki Maria Piłsudska, Zapomniana żona. Przypomnę tylko, że ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Puszyński i Spółka. A to była audycja Między kropkami. Weronika Wachowska. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Współczesna
Nowoczesna edukacja to kultura otwartych drzwi, ale też oczekiwania i zaufanie społeczne. Czy jest szansa na sukcesy w nauczaniu? Magdalena Spad-Pawlicka odpowiada: tak, jeśli nauczyciele potrafią nawiązywać relacje z uczniami, a tak zwany system nie ogranicza samodzielnych wyborów. Kobiety sukcesu, niedziela, 13:15. Zapraszam, Maja Kluczyńska. Autopromocja. Polskie Radio 24, za chwilę 19:30, czas na informacje dnia, Paweł Zieliński, zapraszam. Rząd systematycznie zwiększa finansowanie szpitali i do 2021 roku przeznaczy 6% PKB na służbę zdrowia. Jednocześnie deklaruje pracę nad uszczelnieniem systemu, aby pieniądze trafiały bezpośrednio na leczenie, deklaruje wicepremier Beata Szydło, która spotkała się dziś z mieszkańcami Szymbarku w Małopolsce. Natomiast na spotkaniu w Jędrzejowie wicepremier Piotr Gliński zadeklarował, że w Polsce zapowiedział, że jako dodatek do zapowiadanych przez rząd 300-stopowych wyprawki dla uczniów, jego resort będzie rozwijał program Pierwsza Książka. Chcemy, żeby każdy szkoły otrzymywało od państwa swoją często pierwszą książeczkę, bo statystyki nasze czytelnictwa są takie, że w deklaracjach 38% Polaków twierdzi, że czyta jedną książkę rocznie, a ta reszta nawet tej jednej nie czyta. Politycy Zjednoczonej Prawicy odwiedzają w weekend miasta w całej Polsce w ramach cyklu spotkań z obywatelami pod hasłem Polska jest jedna. Teraz przypomnienie, do 15 maja rolnicy mają czas na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. W tym roku po raz pierwszy można to złożyć wyłącznie przez internet. Udostępnione są także w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Marcin Kaźmierczuk, zastępca dyrektora Mazurskiego oddziału tej instytucji, przypomina, że rolnik chcący wypełnić wniosek musi spełnić kilka warunków. Musi najpierw założyć konto na aplikację Wniosek Plus. Żeby to konto założyć, czyli uzyskać login i ustalić swoje hasło, musi mieć numer producenta, który posiada z lat wcześniejszych, musi mieć swój rachunek bankowy, który jest zarejestrowany w biurze powiatowym i musi znaleźć płatność z 2017 roku. Na samej tylko Warmii i Mazurach dopłaty trafiają do 43 tysięcy rolników. W Białej Podlaskiej stanie ławeczka znanego krytyka muzycznego Bogusława Kaczyńskiego. Na razie zbierane są pieniądze na ten cel. Ławeczka ma być zasłonięta w amfiteatrze w Parku Radziwiłłowskim we wrześniu po jego modernizacji, zapowiada przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kamil Paszkowski. Myślę, że będzie to bardzo ładne upamiętnienie wybitnego Bielczanina. Nawiązaliśmy kontakt oczywiście z Fundacją. A potem może zadzwonić, czy może przekonamy na chorą. Ja mówię, może wcale nie przyjeżdżać. Ja tutaj pochodzę, a on na noc pojedzie sobie do domu. A tak umawia, to się ma 12 w nocy do mnie. Dzwoni się do domu, idzie na rowerze do kupił, a ja nie pracuję. Zmarł 21 stycznia 2016. On to już wypracował i będzie się siedział, Menda. Ja mówię, weź tego ukraińskiego, tego starego, to mu nie dawaj tyle. Ja potrzebuję mi w ogóle pieniądze. A w ogóle to i na noc. To co mamy, wiesz, gdzieś tam do maleczka, czy gdzieś kosora, tak? Wolę, wiesz, przyjemnych pożyteczków. Jestem poza tym misjonarką i wszędzie włożę słowo Boże. Każdy orze jak może. Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza oraz Rosa Radom. Do wzięcia są jeszcze więc dwa miejsca w ćwierćfinałach, które jutro powalczy aż 5 zespołów. Będzie ciekawie. Za moimi Państwa gościem jest Centrum Komunikacji i Rekonstrukcji. Dzień dobry. Puszczony. A tu to nie końcówka sezonu. Nie ma czegoś takiego, że już brakuje. Był bardzo ładny bankiet, był śpiew operowy, włoje, czerwieni, pani w kapelusikach były, proszę ciebie. Więc bardzo dużo pieniędzy na to dało Włoski. Ambasada Włoch. Czy to jest Włoski, Instytut Kultury, czy coś takiego, Włoski. Dużo pieniędzy dali i wszyscy są tutaj witani. Ale tak dużo ludzi są otwarte.
Ja ci coś powiem. L to są lesbian. G to jest gays. D to jest bisexual, a T to transsexual. Czyli tak jak Rysia Kubacz się ubiera za ciotki jakieś, to ona jest trans, taka Rysia trans. I mówią Rysia. Jest to od początku, no i też tak, on był. Gra jutro w niedzielę. A ja też o 17:45. Wszystkie mecze o tej samej godzinie wyjątkowo, no ale to z racji tego, jak wszyscy wiedzą, no właśnie, żeby emocje były do końca. Można uśmiechać się, bo wiesz. Które mają jeszcze szansę awansować do ćwierćfinałów, to jest Trefl Sopot, King Szczecin, TGE Turów, Zgorzelce, Zasek, Gdynia i... Ale jednak widzisz, trochę musi. A ty wiesz, jak było? To mamy zdanie, że po prostu a ja chcę tylko otworzą. Tak, to, i ten mecz będzie dodatkowo transmitowany w internecie, nie. Co warto podkreślić. Teraz to jeszcze jest luksus, tak, już teraz, meczu, ale co było, to nie wiem. King Szczecin lepiej nie mówić. Bezpośrednio awansuje. No. Ja ci poświecę. Pozostaje tylko wygrać, tak? Tu w takiej bezpośredniej rywalizacji, więc myślę, że tam będzie bardzo duża mobilizacja. Dla nas z punktu widzenia ligi też jest warte podkreślenia to, że... I to można na duży ekran dać, można sobie włożyć do komputera w bubie za 10 złotych i zapisz. Takie karty są przyszczółki, takie szerokie. Mogą wrócić do... Mnie się to wkłada do komputera i możesz na Facebook przeczytać, bo teraz już nie ma slajdów na YouTube. Było kiedyś, że... Właśnie nie rozchodzi się o to, żeby przerzucić stąd na Facebooka. No bardzo ładnie. Natomiast mamy też nowe drużyny, tak. Czy młode drużyny, czy zespoły. Ja mogę ci przerzucić na swój Facebook, bo ty nie masz. I wtedy, ja na przykład jak robię to na oko, bo ja nie wiem, jakie są zdjęcia na karcie, coś mi... nie to na przykład, bo takie zdjęcia są też nieudane, no to się je kasuje, ale ktoś nie umie skasować, to nie jest łatwo też skasować, to co ci nieładnie wyszło. Ten Facebook taki głupi. Na piękne. Ja to nie wiem, żeby chciał, że nie korzystać na lotnictwie, to czasem nie chcę tego wziąć, tak weźmy tego 10, ale te 2 kilo to kosztuje. A tam mam pozwolenie, też tam jest. Tabeli, tam jest Anwil Włocławek na pierwszym miejscu, drugie miejsce Polski Cukier, trzecie Slamstal Ostrów Wielkopolski, czwarte miejsce broniące tytułu Stelmet Zielona Góra. Tam też ta walka jest bardzo ciekawa. Przypomnę, że Stelmet Zielona Góra będzie grał na wyjeździe z Polskim Cukierem w Toruniu. A jak zgubisz to 15, to 20. Tak, no i... O teraz daj mi dokończyć, mi się nawet 20 zapłacił. Czyli tylko z tobą bym mogła wymienić jakieś korzyści, tak? Właśnie... Nie, sobie się zakorzystaj, tylko to też myśli, no, jeżeli nie masz konta na Facebooku, będziesz sobie w komputerze grzebała się, żeby się będziesz uczyła, a ja ci mogę pokazać, jak się zrobić sobie na ten. Normalnie, wpisujesz imię, nazwisko, ale to trzeba mieć adres e-mailowy jakiś swój. No, nie chcę. Zostrowa, której nie było Pucharze Polski, a więc jeszcze i tego, i adres mailowy. Tam jest bombowe miejsce. Więc, na Facebooku tylko telefon wystarczy. Numer telefonu lub adres mailowy i hasło. I już jesteś czasowo zarejestrowany. I możesz przesyłać telewizji. Więc to też tylko jest bardzo ciekawe, że... Tak, musisz mieć taką pochewkę. To było. Tu mnie kiedyś takie były rzeczy, ale teraz... Ja się tym nie bawię, no, coś, bo ja mam takie inne. Kładam kartę. No i dziś na przykład wiemy, prawda, że Ostrów i Rosa, których nie było w ty, na Pucharze, były, ja miałem, no to one teraz będą w play-offach, no i są bardzo wysoko, więc... Kiedyś jak pierwszy raz. Naprawdę mogą być dużym zagrożeniem, takie, bo... się kupuje kartę dużą z małą, bo ta duża to nie jest karta, to jest ona o takie coś. A to jest karta. I z Polskim Cukrem na wyjazdach, więc tam... To musisz do tego kupić sklepy, ci powiedzą, takie nieduże, że to kartę w to włożyć, żeby wtyk do komputera. Bo kartę nie włożyć w tamie do komputera. Tak. No, ale posłuchaj. Serce mistrzów, zawsze trzeba pamiętać o tym, że nie można lekceważyć. Gdzie to kartę mogę kupić? To za spłatę. Lepiej, to 5 zł kosztuje. Gdzie to jest? A ci zaraz pokażę. No w tym roku...
Ale jeżeli to mam, biorą sobie pendrive. Końcówka będzie taka, ale tu musisz te karty złożyć, żeby takie coś. Bo to jest zespół, który ostatnio, no nie wiedzie, musi dojść. Czy to jest coś, jest tego, nie mam. Został pokonany przez polski cukier Toruń i przez... Pójdź do Osiągu, na jubileczki. I tam są na przykład karty pamięci. I jest coś takiego, że karta pamięci siedzi w większym. Ale to jeszcze nie o to chodzi. Bo wtedy możesz to włożyć... powiedz tyczkę, przejściówkę. Przejściówkę. I on ci pokaże. I możesz wybrać sobie przejściówkę, żeby tego kalibru. Tanie, drogie, po 50, po 10, po 20, po 50. Nie sam ten. No, ale gdzie tak w centrum mogę? Musisz pójść do sądu, do tego supermarketu, gdzie jest elektronika. Rozumiesz? Bo wtedy piszą każdy, że możesz popatrzeć. No a teraz? Że gdzieś oczywiście oni chcieli wygrać, ostatnio grali ze Stelmetem. Natomiast myślę, że gdzieś myślami są już przy playoffach i to jest dla nich kluczowe. No bo rzeczywiście w zeszłym roku wszyscy mówili, że no, droga do finału jest otwarta, tak, a nagle pierwsza runda. Więc myślę, że tak, się tego dużo że warto tak pamiętać, że kiedy się nie noszę, doznało takiej porażki, w ogóle indziej te karty wkładam. Tak zwane do pendrive'u podobne. Warto pamiętać, że playoffy to jednak już jest zupełnie co innego niż sezon zasadniczy. No tak, no gramy od zera, znaczy gramy w pierwszej rundzie do trzech zwycięstw, w drugiej rundzie do trzech zwycięstw i w finale do czterech. No wiadomo, może być, ale tam lepiej się nie szukam. Wiesz, może być do tych terasach? Mecz przewagi, przewaga własnego boiska jest po tej Saturnie, jest tak. Tam są karki, przy kartach. Przejściówki, wtyczki takie, wtyczki. I będzie widać, tam się wkłada tą kartę. I powiedz, że pana chce przejściówkę, bo mam tu w aparacie kartę pamięci dużą. I do tej dłużej. Też mnóstwo, także no to jest bardzo łatwo znaleźć takie coś. No, najfajniejszy moment i wtedy do komputera włączasz, jak poprosi tylko na górze numer telefonu albo e-mail, bo z e-maila nie musisz, tylko numer telefonu, twój. To, tylko że ja tu ciebie nie czytę SMS-u, to też był tak, bo tam ci pokażę się hasło czasem. I tu wpiszesz numer telefonu, a to wpiszesz hasło. Proszę powtórzyć hasło, drugi raz musisz je zapamiętać. Nie jest to najlepszy sezon. A potem jak to hasło zgubisz, zapomnisz, to wtedy ci przyjdzie kod na twój telefon. To nadal jest faworyt. Na SMS, to więc jak u ciebie SMS-u nie ma, ale pewnie jest, bo nie musisz odczytać. No to wtedy ten sześciocyfrowy kod. Bardzo łatwo, ja często zapominam na Facebooku hasło i często z telefonu biorę kod i ciągle nowe hasło. Ja niczemu ja sobie nie zapiszę. I często takie proste hasło. Ale na Facebooku powinieneś sobie gdzieś tam masz możliwe spisane. Napisać. Tak, ale ja mam tysiące tego, wiesz. Jak wiesz, Małga też gdzieś zapisuje kawałek dźwięku, ale nie widzę, kto tam szuka po to wszystko. A pewno, że ci się tam nie zapisuje, wiesz. Także tutaj to jest bardzo ciekawe. Ale może będzie miała zakręcony ten film. No przecież i do Torunia, i do Wrocławia dołączyli zawodnicy, już jest, dzisiaj będzie. Bardzo ładnie. Newbill i Holt, też oni dobrze się tutaj komponowali, są wzmocnieniem, tak? Ten polski cukier Torun jest mocniejszy niż był rok temu, moim zdaniem. Więc Anwil Włosławek też jest... No nie. Bo jest taka sytuacja jeszcze, że pewne filmy za granicą w Torunniku. Tam też kibic daje takie wsparcie ogromne. I wtedy może zarobić. I prawa autorskie sprzedaje do tego filmu i do tego filmu może nie mieć praw. Co jeśli chodzi o wtedy dużo dostanie, wiesz. Wizerunek Energa Basket Ligi. Mamy nowego prezesa. Bo to jest film oparty na faktach autentycznych. Co podmyślamy, to... Myślę, że tam zakresy wschodzi, to robi inspekcja, robią Niemcy i tego, tak jak tu jest opis ostatnie 4 miesiące pokazały, że wchodzimy no, na zupełnie inny, ci też powiem, o, 19-wieczny epicki poemat o uczennicy Instytutu Solzmolnego. To uczennica jest jej prababcia. I taka to dziewczyna jest do tej prababci podobna, no to dziewczyna taką na promocję, na marketing, na inwestowanie w produkt. Bo to ten tłusty facet, no to jest Gersz, to jest niemiecki aktor. A ten to taki palaczo. Myślę, że to jest dla koszykówki bardzo, bardzo ważne, że
co oni w tej instytucie zwolnym robili? Że się gwałcili, rodziły baby dzieci i opium zażywały. Nie, to jest krótki opis po polsku. Co one tam robiły? I ten Wilhelm Krucz przyjeżdżał na polskie terytoria, lubił polować na zwierzęta, był homoseksualistą. I to jest wszystko w tym filmie na temat i bardzo pasuje. Które są uznawane i szanowane. I ci ludzie, którzy grają w tym filmie, będą też na tej filmie. Bo prawie wszyscy przyjechali. To chcemy wejść na ten poziom. Też dodatkowo warto pamiętać, że w Polsacie będą od nowego sezonu nawet przyjedzie taki strajk. To też trzeba było wynegocjować. To też jest krok do przodu. No i krokiem do przodu na pewno będą niezwykle ciekawe play-offy, jeśli tam takie będą, przypomnę, że ten Bezina Kuria, bo jego ojciec kiedyś wyszedł do jakiejś ubosławnej kibicie i on się zaraził na imię Medina. Mieszkał potem gdzieś w Niemczech, Czech, ale wrócił do tej Jugosławii. Gdzieś tam chodzi w Jugosławię, wrócił, bo pokochał ten kraj, tam mieszkał. Bloody Shadows, czyli Krwawe Cienie. Weź sobie ten katalog i będziesz wiedziała wszystko. A tu cały czas inne filmy. Na ten festiwal. Będzie bankiet na ten wieczór. Dzisiaj porozmawiamy o Azji, a ściśle no, o wydarzeniach w Kongresach, w Korei Północnej i w Birmie, znanej także pod nazwą Myanmar. Zacznijmy od Korei Północnej. Dziś w nocy północno-koreańska Centralna Koreańska Agencja Informacyjna podała, że Kim Jong-un po posiedzeniu Komitetu Centralnego Rządzącej Partii Pracy Korei ogłosił zawieszenie prób nuklearnych i rakietowych. W studiu jest ze mną Bartosz Kozakiewicz, koordynator programów pomocowych w krajach azjatyckich, przede wszystkim w Birmie, jeden z założycieli inicjatywy Razem dla Birmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Korea Północna i Birma to kraje, które dobrze znają rządy dyktatorskie. Czy sądzi pan, że w Korei Północnej dyktatura słabnie, skoro szef tego kraju... Także radio Goncita, proszę Państwa, i tego. I proszę się trzymać tych opisów, gdy jesteśmy tutaj w naszym radiu. Tokio FM, Euro, Goncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Goncita, Tokio FM, Euro, Goncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tutaj troszeczkę czytałyśmy, o co chodzi w tym filmie Bloody Shadows.